Dobry wieczór, witam w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Słuchajcie, jest wieczór, są godziny Ewy. I jeśli zobaczycie Ewy na kanale, to byli u niej dzisiaj wszyscy. Wszystkie przyjaciółki, Luka z Angeliką nawet, przyszli i z Charlotką. Więc naprawdę było cudownie. Taki rodzinny, fajny klimat, taki przyjacielski klimat. Słuchajcie, my się zbieramy i uciekamy właśnie za chwilkę do Bety i Tomka. I lecimy do Krynicy Zdrój. Oczywiście przed tym jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Uśmiechajmy się, cieszmy się życiem, bądźmy zadowoleni. 5 godzin drogi, będziemy dla was nagrywać tego właśnie vloga, którego oglądacie. Będzie przyjemnie, ładnie, mamy drona, będzie cudownie. Więc tak, za chwilkę ruszamy. Wszystko jest praktycznie spakowane, już rzeczy są w samochodzie. Więc oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz. Lecimy. Jestem mega podjarany, ponieważ dawno nie byłem w górach. Plus będzie fajne wyzwanie jeszcze na moim kanale, więc czekajcie, będzie się dziać i będziemy do tego chodzić po lesie i będzie w ogóle super. Będzie naprawdę wspaniale. Czekajcie i oglądajcie. Witam was w trasie do... Gdzie my jedziemy? Krynice Zdrój. Krynice Zdrój. Muszę się wam pochwalić, że jedziemy właśnie, jesteśmy, nie wiem na którym kilometrze, ale no jedziemy. Zrobiliśmy teraz przerwę sobie, miałem ochotę na maka maksymalnie. I był mak. I był mak. Co zrobiłem? Kupiliśmy chlebek żytni, kupiliśmy łososia, pomidorki i podróż trwa. Jestem z ciebie taka dumna. Kiedyś byś McDonalda zjadł, wiesz, od razu, bez w ogóle chwili zastanowienia. No. Tak było. A teraz zazdrościłeś mi sałatki, ale Jury nie mógł wziąć sałatki, bo prowadzi, wiadomo, więc zrobiłam mu taką pseudo kanapkę. A super była. Dobra, trochę nie znam. Ile dałbym, by zapomnieć się wszystkie chwile te, które są na nie. Bo chcę nie myśleć o tym już. Wszystkie wspomnienia. A wiesz co on tam mówi? Tak. Zmoknąć. Jedziemy właśnie taką naprawdę strasznie creepy drogą. Nic dookoła nas nie ma. Ta druga też jest taka podejrzana. I rozmawiamy sobie o tym, co by było, gdyby po pierwsze stanął nam tu samochód. Tutaj nie ma żywej duszy. Jesteśmy in the middle of nowhere, naprawdę. A ja oczywiście miałam już taką schizę, że ktoś by zaraz nam wyszedł, zablokowałby nam drogę i by nas zabił. Pojechałbym dalej. Ale wiesz, słyszałeś takie historie, że na przykład był, wiesz, no, jak to się nazywa, gałąź była na drodze i nie dało się przejechać. Tak? Ktoś wychodził, nie słyszałeś o tym? Nie. Że wiesz, były takie akcje jak... Była gałąź na drodze, to bym się cofnął, zawróciłbym i pojechał w drugą stronę i tyle. Ja wiele razy słyszałam taką akcję, jak jeszcze kiedyś jeździłam w trasy, że były takie sytuacje i przestrzegali wszyscy się wzajemnie właśnie. Były takie akcje, że wiecie, była taka droga i nagle była gałąź, no i wiesz, odruch normalnego człowieka, no. Jedziesz, jest gałąź, wychodzisz z samochodu, a w tym czasie ktoś ci wchodzi do samochodu, okrada cię. Chyba odbiegać z samochodu. A. Jedziemy tą creeperską drogą, a ja mówię do Jurii, a Jurii, wyobraź sobie, że taka cała zakrwawiona pani teraz wybiega na ulicę i krzyczy pomocy. I analizowaliśmy, czy byśmy się zatrzymali. Jury powiedział, że ja mam nie. Mam ślub w przyszłym roku, przepraszam. Nie mogę sobie pójść. A ja potem powiedziałam, że ja pewnie też nie, ale a jak ta pani naprawdę by potrzebowała tej pomocy i nikt by się nie zatrzymał, wszyscy by się bali. Zadzwoniłbym na policję, że coś się nie wydarzyło. No na pewno byśmy zadzwonili na policję, ale ja chyba też bym się nie zatrzymała. A potem jeszcze jechaliśmy, był cmentarz i Jury tego nie zauważył, a ja... cmentarz! Czy nie tygam w ogóle takich rzeczy, ale... No wiem, wprowadziłam trochę adrenalinki, bo się boję, że zaśniesz. Nie, ja teraz nie chuja nie zasnę. Tak cały czas podsycam. Tak, a co by było, gdyby tak się stało? O, ale las zajebisty, ja pierdzielę, ale wiesz co? Wyobraź sobie, że ty lubisz las, ale w takim lesie bym się nie chciała znaleźć. Ja pierdzielę, co to jest za droga. Ja nie wiem, jak to my jedziemy, co się stało, ale... W ogóle pokazuję teraz, zobaczcie, co pokazuje nawigacja. Wjeżdżamy według nawigacji w las. Zostało nam 2 godziny i 33 minuty. Chce mi się bardzo siku, ale... Teraz może dojedziemy jakieś drogi, czy będziemy jeździć? Powiem wam, że nie ma chyba takiego, nie ma chyba takiej opcji, żeby tak bardzo mi się chciało siku, że wyszłam z samochodu tutaj. Nie cholery. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jedziemy kilkadziesiąt minut
nie spotkaliśmy ani jednego samochodu naprzeciwko. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że właśnie byliście w trasie i coś takiego, wiecie, stało, że się wystraszyliście, albo coś takiego mega dziwnego. Dajcie znać, czy jest mroczny vlog was. Jest mega dziwna akcja, dlatego, bo tu nikogo nie ma, a pokazuje nam, że zaraz będzie korek. I właśnie jechała policja z drugiej strony i to był pierwszy samochód, jaki zobaczyliśmy od długiego czasu. Także zobaczymy, co tu się dzieje, czy to jest jakaś pomyłka Google Maps, czy naprawdę tam jest korek. Za ile mamy ten korek? No, za chwilę. Dobra, jedziemy. Aż ja się obudziłam. Ten korek jest bardzo długi, to jest dziwne. No, zobaczcie. Święto wszystkie wita. To już mało polskie. Jeszcze moment. Za tym zakrętem pokazuje korek. Już, wjeżdżamy w korek. Nie, no nie ma korka. Coś w Google Maps się chyba... Coś tam im się pomyliło chyba. O nie, coś się dzieje. Coś tam się świeci, zobacz. A, to jest czyjś dom. Dobra, zaraz wyjedziemy z tego korka. A to czyjś dom tak się ładnie świeci. Zobaczcie, jak, jakie świąteczne dekoracje. Ciekawa jestem, czy wiesz, to tak wszystko tutaj wygląda po ciemku. Wiesz, te domy takie zgaszone. Strasznie, no. Już wyjechaliśmy, no Google Maps trochę się pomyliło, bo no jesteśmy sami, więc raczej korków tu nie ma. Taki przerywnik, jeśli chodzi o ogłoszenie oczywiście. Ogłoszenie, szósty dzień mojego kalendarza adwentowego i dzisiaj chciałem prosić was, żebyście dołączyli do zbiórki pieniędzy dla Fabianka. Ja również przeleję pieniądze na pomoc, jak za każdym razem. Namawiam was bardzo mocno do pomagania, ponieważ no, pomaganie jest cudowne, szczególnie, tak jak mówię, w tym okresie przed świętami jest to czas nadziei, pomocy, wspierania innych ludzi i pamiętajcie, mówię od samego początku, od pierwszego vloga, vlogmasa, dobro zawsze wraca. Tutaj zobaczcie, jak wygląda zbiórka dla Fabiana. Wbijajcie do przypiętego komentarza i w przypiętym komentarzu macie link do zbiórki. Wpłacajcie chociażby jedną złotóweczkę, 2 zł, 5 zł, 100 zł, jeśli ktoś posiada tyle, 200 zł, 500 zł, jeśli ktoś może, to nawet niech tysiaka wpłaci. Dajmy szansę temu młodemu chłopakowi do tego, aby funkcjonował normalnie. Albo przynajmniej w takim stopniu, żeby było mu wygodniej w życiu. Bo to jest tak cholernie niesprawiedliwe, że tak młodzi ludzie muszą walczyć już z takimi ciężkimi chorobami. Wszystkie osoby, które tutaj przedstawiłem od samego początku vlogmasa, są mega dzielnymi, młodymi osobami. I naprawdę, kto jak nie my, musimy im pomóc. Pamiętajcie o tym, że w grupie siła i każda złotówka ma znaczenie. Więc wpłacajmy, wspierajmy, dzielmy się dobrem po prostu. I oczywiście przypominam, link w przypiętym komentarzu. Pomagajmy. Słuchajcie, dzień dobry, witam w kolejnym dniu na kanale. Oczywiście jesteśmy w górach. Przyjechaliśmy tutaj w nocy, około 5 nad ranem. Przyjechaliśmy do Pety i Tomka. Przed chwilką zjedliśmy śniadanie, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Było naprawdę miło. I za chwilkę jedziemy do Aba Apartamenty, czyli do apartamentu Bety i Tomka. Pokażę wam, jak to będzie wyglądać. To jestem ja, mój cień. Słuchajcie, właśnie przed chwilką zobaczyliście, jak wygląda tutaj ten teren. Poleciałem troszeczkę dronem, zrobiłem teraz hyperlapse, czyli pierwszy raz robiłem coś takiego. Jeśli chcielibyście spróbować swoich sił z dronem, to polecam wam bardzo mocno Prozon. Nie musicie kupować, możecie sobie pożyczyć, polatać przez tydzień, pouczyć się, podziałać i tak. A tymczasem lecę po Ewę, jesteśmy już spakowani do końca. Nasz samochód wygląda tak po pojeździe. Cały upierdzielony, zobaczcie po bokach. Boki są tak uwalone, trzeba będzie go umyć, żeby nie było wstydu. Jak wrócimy do apartamentu, to zacznę dla was montować tego vloga i dodam też dla was. Zobaczymy, jak będzie z internetem, ale powinno być ok. Tymczasem za chwilkę zbieramy się i jedziemy do apartamentu. Znając Betę i Tomka, będzie naprawdę ładnie. Pokażemy nasze mieszkanie jeszcze przed tym, jak jest tam rozgardiasz, bo wiecie, my jak przyjeżdżamy, to po prostu jest rozpierdziel. Pamiętajcie, aby się dzisiaj uśmiechnąć, żeby być zadowolonym, szczęśliwym. I tak, dobra, pędzę po Ewę i jedziemy. Śmiesznie jest tak posłuchać sobie słowackiego. Bardzo śmieszny język. Znaczy, właśnie kminiliśmy nad tym językiem, że Czesi i Słowacy, oni nie wiedzą, że ten język jest śmieszny, ponieważ jak uczysz się języka od samego początku, od dziecka i posługujesz się tym językiem biegle, no to on jest dla ciebie śmieszny. Dla nas on może być tylko śmieszny. Ale no, jest spoko. Dobra, jedziemy. Ewa jedzie właśnie z Tomkiem, Fordem, a ja jadę Hyundaiem. Słuchajcie, zapomniałem skarpetek.
Ale wchodzimy właśnie, zostawiamy tutaj rzeczy. Tam Tomek jest. I wchodzimy do apartamenciku. A to jest milutkie, pod stopkami. Tutaj Klatek by była zadowolona. Pozdrawiamy Klaudię. Drinking hot wine by the fire. Don't care of anything else. It's Christmas. Some kind... Słuchajcie, ciężkie życie vlogera. Przyjechaliśmy i ja jeszcze nawet nie zdążyłem się umyć, ponieważ wiecie, montowanie, nagrywanie, ogarnianie. Zobaczcie, Ewa sobie wzięła swoje kapciochy. Słuchajcie, jeszcze nie wąchałem nigdy peanut butter. Znaczy jadłem i próbowałem, ale... Ale pachnie zajebiście. Jadłeś, zabrzmiało tak, jakbyś jadł świecę. Nie, nie, no ogólnie peanut butter, czyli masło orzechowe. Ale pachnie zajebiście. Mega pachnie ta świeca, bardzo. No ciekaw jestem, jak ona będzie pachnieć, jak się go spalimy. Nie miałam zapalniczki, więc ja mam zapalniczkę. Dawaj, zapalamy. Nie wiem gdzie. Ewa jeszcze wczoraj dostała moecika. Wzięliśmy ze sobą moecika tutaj. Od Andrzejki i Luki oczywiście. Dziękujemy. Zobaczcie. Wzięła jeszcze tą. Dekoracje świąteczne. Ciostek od dziewczyn. Boże, on mi się tak podoba. To zajebiste jest, co? Kocham go. Prawda. Jeśli chodzi o ten apartament jeszcze, to tak, tutaj jest jedna sypialnia. To jest taka malutka sypialnia. To jest nasza sypialnia. Tam mamy garderoby ogólnie. Tutaj mamy taką naszą sypialnię z okienkiem na górę tam. No. Ja wam powiem, czym ja się niesamowicie jaram, mianowicie tą ścianą. No. Bo uważam, że jest po prostu tak klimatyczna. Zrobimy sobie ładne zdjęcie tutaj. Piękna, naprawdę jest boska. A dodatkowo, zobaczcie na te stołki, pokaż może tamtym, bo to moje leki. I właśnie po to byliśmy w Ikei, po czarne stołki i będziemy takie stołki robić. Tak, będziemy takie stołki robić i pokażemy wam na kanale Ewy, jak takie coś się robi. A łóżko no. Jest przepiękne i to drewno jest przepiękne, a Tomek w ogóle powiedział... No, Tomek powiedział, że to drewno jest w ogóle ze stodoły i ono jest ze 100 lat ma to drewno i jest odnowione po prostu troszeczkę, więc... I jeszcze pokaż apartamy. Ten stolik, bo to jest stolik, który Beta robiła własne ręcznie. Też. Więc tutaj, to jest w ogóle niesamowite. No. Tutaj dużo rzeczy jest zrobionych właśnie niewyrzuconych. Tak. I po prostu zamiast wyrzucać, zrobili to na nowo. Że zamiast kupować Ikeę, bo warto po prostu zrobić sobie coś od nowa albo odrestaurować, to też jest super. No i zobaczcie, to jest balkonik. Stoją ci krzesełeczka. Tam. To jest moja pijama na stole. No tutaj tak to wygląda. O Boże, muszę to zapalić. Tak, tutaj są Ewy. Spodeneczki. Pokażę wam jeszcze tylko jedną rzecz. Widok na góry. To jest prysznic. Piękne lampki. I tutaj jestem ja. Ale wzięłaś też jej your candle, tak? Wzięłam w ogóle wszystkie świece, które były w domu. I stwierdziłam, że wiesz, zrobimy klimacie. A czy jest taka ładna torebka? Nie masz zapalniczki? Gdzie masz zapalniczkę? Nie wiem. Nie mam. Nie palę przecież. Zobaczcie, kuchenka i to okno mi się tak podoba w tej kuchni. Taka panienka z okienka można być. Zobaczcie, no podejdź tu bliżej. No widać. Otwierasz, to jest zajebiste, że otwierasz, to się świeci. Jaram się. Myślę, że tutaj taki właśnie świąteczny totalnie klimat w tym mieszkanku jest. I myślę, że tutaj będzie fajnie sobie usiąść, na przykład napić się grzańca, posiedzieć, puścić sobie muzyczkę, zapalić sobie świecę, więc klimat będzie tutaj naprawdę niesamowity. Szkoda jedynie, że stopniał śnieg, ponieważ śnieg tutaj leżał, ale zawiał wiatr halny i śnieg poszedł z, nie wiem gdzie, z wiatrem halnym po prostu. Do lamusa. Więc tak, jesteśmy tutaj, będziemy dla was nagrywać jeszcze dzisiaj wieczorkiem, będziemy tak nagrywać na luzaku, nie chcemy się spinać, ponieważ przyjechaliśmy tutaj, żeby tak sobie wychillować, ale też nagramy dla was super filmy właśnie z Betą i z Tomkiem. Nagramy film, mogę zdradzić? Nie zdradzę, ale będą bardzo fajne filmy, więc będzie się naprawdę dużo dziać. Czekajcie na te filmy, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję, ponieważ już jest nas 78 tysięcy, zostało 22 tysiące do 100 tysięcy. Bardzo bym chciał, tak jak zawsze wspominam, chciałbym mieć te 100 tysięcy na swoje 18 urodziny, chciałem powiedzieć. 29 urodziny, czyli 13 lutego. Mam nadzieję, że uda się troszeczkę wcześniej. Jeśli się uda, będę wam niezmiernie wdzięczny i oczywiście będziemy organizować imprezę, jeśli będzie już można. A jeśli nie, no to trzeba będzie poczekać. Jesteśmy w ABBA apartamenty, jeśli byście chcieli sprawdzić sobie ceny tych apartamentów albo sobie wynająć. Są wolne terminy na Sylwestra, na ferie, więc wpisujcie sobie. A czy tutaj wam się wyświetli ABBA apartamenty? Służbowo możecie przyjechać, jeśli ktoś chciałby służbowo przyjechać, zapraszamy do Bety i Tomka. Możecie też przyjechać, żeby ćwiczyć do
jakichś zawodów narciarskich. Zresztą Beta i Tomek też organizują zawody narciarskie, więc, bo oni są instruktorami narciarstwa, więc i są też cudownymi ludźmi. Więc polecamy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli się podobało, łapeczka w górę. Pamiętajcie. I już kończę. Już nie będę więcej gadać. Pozdrawiam was z Krynicy Zdrój. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Salut. Ciao.